Witam was serdecznie w kolejnym vlogu, trzecim vlogu z Santorini i przedostatnim prawdopodobnie, bo już jutro wyjeżdżamy i powiem wam szczerze, póki Marytki nie ma, znaczy póki Marytki nie ma, chodzi o to, że pewnie ona wam to potwierdzi, uważam, że 6 dni na Santorini to wystarczająco. Dzisiaj rozmawialiśmy z panią Polką, która pracuje w restauracji w tym hotelu i powiedziała, słuchajcie, no tutaj szczerze mówiąc, mieszkam tu od tylu lat, 4 dni na Santorini to jest wystarczająco, bo wszystko zwiedzić i tak mieć dosyć. My nie zwiedzaliśmy wszystkiego. Dzisiaj będziemy mieli wycieczkę, którą tak naprawdę można było rozłożyć na kilka i zwiedzić najfajniejsze miejsca. Byliśmy w tym centrum, przeszliśmy się, co prawda nie jeździliśmy do jakichś innych miejscowości, do centrum, Fira czy jakoś tak, które wiele osób polecało, ale jest to takie zwykłe centrum, w którym bardziej są klubowe miejsca niż jakieś takie nawet rzeczy do zwiedzania. Więc nie żałujemy, że jesteśmy tu tylko tyle, a wręcz moglibyśmy nawet, no gdyby nie to, że wczoraj mieliśmy taki dzień chillu i byśmy mieli tą wycieczkę, jutro, dzisiaj moglibyśmy już lecieć w dalsze kierunki, więc cieszymy się. I szczerze mówiąc, jakby nawet nie żałujemy, że daliśmy 3 vlogi, bo chcieliśmy tyle, bo nie ma co tutaj tak naprawdę nagrywać, a nie chcieliśmy wam tutaj zamulać pały, czy pić alkoholu na vlogu i siedzieć w pokoju, to też takie nie stika la fond. Jak zasnę na stojąco, to będzie lipa. Thank you. Wow, ale fajnie. Wow. I właśnie dlatego zawsze uważam, jestem wkurzony. Nie da się jechać w jedno fajne miejsce raz. Zobacz, przez przypadek odkryliśmy taką miejscówkę, już nie zdążymy tu przyjść nawet na kolację. No. Więc jak będziemy myśleć o Santorini kiedyś, to właśnie po to, żeby tu wrócić. Pewnie dzisiaj pojedziemy na różne wycieczki i też czegoś się dowiemy, nie? Tak przez internet to się nie da dowiedzieć, bo wiecie, jak na przykład wy sami nam coś polecacie, to my wiemy, że wy wpisujecie to samo, co my w Google. Albo to nie jest tak, jeszcze kilka dostaliśmy takich szczerych, rozbudowanych, a tak. To są takie jakby wpisane atrakcje Santorini. Tak jak wszyscy myślą, że Ibiza jest taka melanż i nic więcej, a tak jak wam ostatnio opowiadaliśmy, byliśmy z ekipą, która była tam 8 razy i zna bardzo dużo lokalesów i ta Ibiza jest taka, że nikt z was się nie spodziewa, a jak wrzucaliśmy wam jakieś storiesy z tych miejsc na stories, to ludzie, którzy mieszkają z was tam na Ibizie, sami pisali, what the fuck, kurwa, mieszkam tu 15 lat, gdzie jest taka zajebista restauracja w takim klimacie. No, więc my wam będziemy zdradzać jak najwięcej takich szczegółów. Ale tutaj jest zajebiście. No, coś pięknego. Dziwne, że to w ogóle... Już nawet nie chcę pomyśleć, jak to jest pięknie, jak jest zachód. Yo. Good, thank you. Jak tam? Moi drodzy, znów robię coś wbrew sobie, bo ja tego... O, już mi się w głowę kręci. Nie widzę tego, ale robię to dla ciebie i dla was, żebyście mieli fajne. Ale to co ma? Właśnie, to jest najfajniejsze. Też pochwal się, wiesz... Bo to wszyscy wiedzą, jaki masz problem, a to ty przecież zaproponowałaś tę wycieczkę, wiedząc, jaki masz problem. Więc teraz nie mógł zrobić to dla mnie, bo dla ludzi. Specjalnie. No. Wziąłem 2 aviomarine, więc zaraz będę zmulona, a mam nadzieję, że pomogę. Mieliśmy też, jakby zaproponowali nam, bo chcieliśmy na tą wycieczkę jechać, zaproponowali nam taki bardzo zajebisty drogą jacht, nie? Właśnie był w dużo lepszej cenie, niż takie jachty zazwyczaj są, ale tak stwierdziliśmy, że to też nie o to chodzi, to będzie takie bardziej klimatyczne. Pokazywaliśmy wam na Ibizie fajny jacht, bardzo drogi, luksusowy i taki, którego pewnie jeszcze nie widzieliście czy coś, ale serio, ale po co teraz? Jakoś nie jest tak fajnie? Taka, nie wiem, kojarzy mi się tak z romantycznym czymś w Wenecji, nie? Malutka miejscówka, jak widzicie, tam jest nasza, tam jest nasza wyspa. I tu jest takie miejsce, gdzie mieszkają tylko lokalesi. Na górze mają domy i muszą zejść na dół codziennie 300 schodów. Tylko ta droga jest, nie ma żadnej drogi takiej dla samochodów. I tu mają albo restauracje klimatyczne, jak widzicie, albo łowią ryby. I to tutaj jest miejsce takie fishing, do robienia, do łowienia ryb. Tutaj te wszystkie wyspy, które widzicie za nami, wszystkie dookoła, to jest największe coś tam na takim morzu, prawie że na świecie. I to wszystko było złączone. To jest to, o czym opowiadali nam, nie? Wszystkie te wyspy były złączone i potem jak było, nie pamiętam, czy to było trzęsienie ziemi, czy coś takiego, się rozsunęły i teraz tworzą 5 wysp, ale kiedyś były jednością. No, taka ciekawostka. Dalej. Jeśli miałbym tak szczerze, ale tak szczerze ocenić, jak dobrze bawię się na tej wycieczce, to daje takie... No kurwa zero. Zasnęła. Po aviomarinie. O tyle dobrze, że nie panikuje, bo były duże fale. Nie mówi, że jej się wymiotować chce, bo chciało. Więc cieszę się, że jakoś to zniesie. Natomiast nie widziała nic z tej wycieczki, naprawdę nie widziała nic. Byliśmy już w 3 miejscach. Nie widziała nic. Ani czarnej plaży,
ani białej plaży. I teraz jesteśmy przy czerwonej plaży. I też śpi. Także pewnie będzie chciała obejrzeć moje stories po wycieczce, żeby zobaczyć, gdzie byliśmy w ogóle. A ja, żeby nie przeszkadzać, no to siedzę jak ten ciul. No nikogo się nie odzywam i oglądam sobie te widoki, nie? I tak spok. Welcome, welcome. Przespałaś 3 miejscówki, nie? Nic nie widziałaś. Myślałam, że ty przypłyniemy na tę miejscówkę. To co teraz tu? No, ty przypłynęliśmy na 3. miejscówkę. No czerwoną plażę. Gdzie ona jest czerwona? No nie widzisz? Jest cała czerwona i skały są całe czerwone. O, przespałaś czarną i białą. Ale zajebiście, nie czułam, nie widziałam bujania, nie? No. A Aviomarin właśnie tak działa właśnie. No to tak super, to mogłaś spać w łóżku, nie? Obudziłam się, bo żarcie jest. Jest, mniam. Mamy typową sałatkę grecką, pan robił osobiście. Mamy makaron z sosem od... Tradycyjny, od tak, prababci, babci. Od swojej prababci. Mamy chickena, warzywa grillowane, tzatziki nawet. Tzatziki. Miam. Już mi się podoba. Hi, thank you. See you nigdy. See you nigdy. Słuchajcie, no przyjechaliśmy. No i co, no szczera opinia, co nie? Musi być, wiecie, wy nie jesteśmy wybredni. Wróciliśmy 3 godziny przed czasem. Tak? Czy? Tak. Mieliśmy być na zachód. Wróciliśmy nie chciało nam się. Bo... Nie można było nigdy z łódki zejść, wszystko daleko. Inaczej, można było, ale trzeba było płynąć z kamerą nie da po prostu tak, na, że tak powiem, no, w strojach kąpielowych. Więc nic byśmy nie nagrali, ani telefonu nie wzięli. Na tych plażach wszystkich, na które nas zabrali, nie było baru czy restauracji, żeby zjeść coś, napić się, tak jak myśleliśmy, że będzie, co nie? Że zjedziemy na plażę, nie dość, że coś ponagrywamy, czy coś. No i dodatkowo, Marytka się źle czuła. I dodatkowo, jakoś tak wyrośliśmy z takiego, że tak powiem, melanżu dla melanżu. Pewnie gdybyśmy się nawalili, to byśmy nagrywali, nam byśmy byli tu do końca i w ogóle, co nie? Ale, no tak, zapłaciliśmy 1000 euro za to. Inaczej, żeby to zobaczyć, to polecamy, co nie? Tym bardziej, że się złożycie na przykład z kilka osób. Ale tak... No to by też było niedobrze, przyznaję. No tak, w sensie tak zmuliłem strasznie, nie? Tak. Zmuliłem strasznie, no i tym bardziej, że nigdzie nie mogłem zejść i w ogóle, no tak... No średnio, średnio. Zmieniliśmy troszkę zdanie i dzisiejszy vlog będzie połączony z jutrzejszym vlogiem, bo jutrzejszy vlog będzie mega ciekawy. Myśleliśmy, że będzie się tyle działo. Tak, naprawdę. Pokażemy wam plaże, bary, to co się dzieje na lądzie. Tak, no naprawdę było nam to tak opowiedziane, bo że... Bo wiecie, nam nie zachwalali rejsu, tylko zachwalali plaże, miejscówki testowanie wina, restauracje w tych miejscach. Dlatego ja się zgodziłam, mówię, dobra, przeboleję, zejdę na chwilę, wejdę. Nie? A tam naprawdę? Nic. No ale mniejsza. To nie było zajebiste. Robił pan na miejscu, wszystko kroił, ja zżarłam za 4 i to mi się jedyne co podobało. No tak, ale to wiecie, my nigdy nie narzekamy, bo inaczej, my nawet jakbyśmy chcieli ponarzekać często, to nie narzekamy, żebyście nie myśleli, że narzekamy. Ale zmieniliśmy styl, na to by wam też rzeczy trochę doradzać, nie? Żebyście nie pomyśleli, że tak zachwalaliśmy, pojedziecie, wydacie kupę siana i powiecie, Jezu, ale gówno. Nie. Więc jutrzejszy vlog będzie mega ciekawy, za chwilę jak zamknę ręką, będzie już jutro, więc nie musicie wyłączać. Bo będziemy mieli przed sobą dużo podróży. Fajne podróże, 2 podróże. Będziemy mieli międzylądowanie w Dubaju, więc też ciekawie, bo te odprawy zawsze są ciekawe, a nóż, widelec, coś tam wiecie, jakieś są zawsze przypaliksy, spóźnienia samolotów, a nie możemy się spóźnić na jeden samolot, bo mamy następny, a potem jeszcze jeden, więc całą podróż aż na Malediwy wam pokażemy i dowiemy się też, kochanie, wieczorem przyjdą nam wyniki testu covidowego, który musieliśmy zrobić, nie wiemy dlaczego, przed podróżą. Więc czekamy, czy będzie delta, czy nie. No właśnie, delta. Czekamy na wyniki, bo jak będą takie, no to nigdzie nie polecimy i cały hajs za Malediwy, które są opłacone, pójdzie w pizdu. Za Malediwy. No nie, zaraz, okaże się wieczorem, ale oni się dowiedzą za chwilę. A jak będziemy... No w tym, tak, w tym vlogu, no. Nasi kochani, jesteśmy na terenie, na pokładzie linii lotniczych Fly Dubai. Powiem wam, że to jest najtańsza biznes klasa, jaką w życiu kupiliśmy. Po mojej lewej moi najlepsi przyjaciele, goście innych siedzeń, czyli nikt. Za mną po lewej również i tu też również nikt. Koło mnie tylko moja cudowna małżonka. I generalnie powiem wam, że te linie lotnicze za te 2 biznes miejsca w biznes klasie zapłaciliśmy około 5000 zł, nawet mniej, więc po 2,5 koła za osobę. Więc to chyba najtańsza biznes klasa, jaka istnieje, a powiem wam, że jest lepsza niż Lufthansa to na pewno i Condor.
Pamiętasz kontor, jak wyklinaliśmy? A gdzie leciliśmy kontorem? Kurde, nie pamiętam, ale kontor mieliśmy raz, no nie wiem czy... Na Dominikanę. Być może. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nie wiem, czy będziemy coś nagrywać, bo Maruda śpioch, już idzie Smurf spać. Ale ja zostaję z wami. Ludzie! Tu nikogo nie ma! Słyszymy? Tak. Rozsadzili nas, bo byliśmy niegrzeczni. Danielek bardzo był chętny, więc... Nie poczujesz mnie w mojej dłoni. Nie, no żartuję, haha. No świecę wydam, proszę bardzo. Ja tu zapytam się, czy dadzą jakąś tą. No dobra, ale powiedz, co chodzi, już tam... Już mnie nie podjudzę, przecież wiesz, że zaraz do ciebie przyjdę. Nie, nie. Nie ma gdzie. Dostaliśmy takie dwa miejsca. Takie bardzo fajne miejsca. Co ty chcesz? No teraz ty mnie podjudzasz, a przy tym mówisz, pierdolisz, że idziesz spać. Daj mi aviomarin i ty mnie widziałeś. No tak powiedziałaś. No to powiedziałem, daj mi osobne miejsca i ty mnie widziałaś. No to proszę, masz. Proszę na swoje jak zawsze. No to czemu mnie teraz podjudzasz? Takie fajne miejsca królewskie. Tu mogę grać w karty, tu mogę pić wino, ale nie będę pić wino, bo zaraz idę spać. Do zobaczenia. No co do zobaczenia? Ty się żegnaj, ty jesteś frajerka, idziesz spać, elo, biznes klasa, tyle cię widziała. No się kochani, dostaliśmy takie miejsce, mieliśmy dwa takie obok siebie. Ale, że nikogo nie ma i żonkil, amator. Przepraszam, muszę iść stąd. Amator tarcia chrzanu idzie spać. No to my idziemy tutaj. Jak tam? Mam autobus sobie dla siebie. Byliśmy na poczekalni tak zwanej, było super. Szukałam wolnych łóżek, ale nie było wolnych łóżek, ale i tak jestem zadowolona, bo zwijam się jak kokon, pewnie tego nie nagrałeś. Takie ciekawe, no kurde, ktoś tak zwija jak kokon. I spałam. Jadłam, spałam, piłam, się ubrałam, później znowu jadłam, znowu piłam i idę, idziemy na lotnisko, idziemy na samolot kolejny. I jeszcze dwa przystanki, trzy w sumie. Ale warta każdych pieniędzy jest taka forma lotu i z takim business lounge, nie? To jest mega ważne. My lubimy, wiecie, wygody, więc... My się umyć. No, Miśku! Ja myślałam, że ktoś mi ja nie chciałem ci nic mówić, myślałem, że widzisz. Ja myślałam, że haka ktoś mi... Myślałam kogoś bić. Ale... Jak ty wyglądasz? A wiecie, on mi dał wszystkie te... On mi dał wszystkie torby, wszystkie jakie ma. Co? Dałeś mi wszystkie torby przy okienku. Pani mówi, kim pani jest? A ty mówisz, że to jest modelka. Fitness, a ja tak stoję. Mówię, modelka. Chciałbyś mu pokazać, czy co? No na nowo, nie? No tak, wykorzystać okres. Tak. I zrujnować życie. Tak jest. Maskę załóż, nie tam się. Ale ładnie wyglądasz, tu się. Wiem, bo nie widać mordy. Tutaj miejsce, co? Duży no. Samolot. No, lataliśmy już różnymi biznes klasami Emirates i powiem wam, że czasami to tak się różni, że jest taka skrajna, że wow. A tu jest fajnie, no zobaczymy. Ty nagrałeś to, jak tam mnie zamknęły? Część łóżką się rozłożyło w tamtych Fly Dubai i tam był taki tunel, że ja nie mogłam... Przyszli do mnie w trójkę i próbowali mnie uwalniać. Mogłam o odszkodowanie, nie? Na kolejne wakacje było. I'm under the water, please, Michał. No tak, siedzimy. I ostatnio z losem gramy w ruletkę. I zawsze siedzimy koło płaczących dzieci. Teraz wiedzą, że nagrywamy, to się na chwilkę przysnęły, ale zaraz wstaną. No i zawsze... Możesz powiedzieć ciekawostkę, jak dużo jest tu dzisiaj miejsc. I powiedziałem ci, jak zacząłem te miejsca, że nie masz szans, że jedyne malutkie dzieci, które płaczą, siądą koło nas. Będziesz jesteś czarownikiem, bo ktoś nie mówił. Gdzie siedzą ramię w ramię z Danielem. Ale zawsze tak jest, naprawdę. Zawsze tak. Zawsze. Dlatego jestem pod wolą, wyświęcie mi wsparcie. I w sumie pierwszy raz lecimy tak wielkim samolotem na Malediwy z Dubaju. Na Malediwy tak. Zawsze jak mamy tutaj przesiadkę, to potem leciliśmy takim i malutkim. I powiem wam swoje spostrzeżenia. Słuchajcie. Na początku jest pierwsza klasa, później jest biznes klasa. Czyli my w tej biznes klasie jesteśmy. A jak lataliśmy kiedyś w ekonomicznej, to zauważyliśmy takie coś, że ludzie przychodzili, wiecie, samolot ma różne drzwi i ludzie przychodzili przez te tylnie drzwi. W sensie, że biznes klasa przechodziła przez biznes klasę, tak. A ekonomiczna wchodziła za biznes klasą. A tutaj jest kolejka ludzi, którzy... Wszyscy mnie walą torbami w głowę, ale to nie o to chodzi, bo zrazu pewnie ludzie myślą, że narzekamy, tylko chodzi o czasy COVID-a. Mogliby to, wiecie, zrobić rozwiązanie. A nie, że teraz wszyscy stoją tutaj, widzicie, przychodzą przez cały samolot. Wiecie, o co chodzi? A na przykład ja dostałem już zjebę za to, że mam pod nosem maseczkę, co nie? No. Więc taka trochę
A to mnie na przykład bardzo denerwuje, co nie? Tym bardziej, że tak. Robiliśmy wczoraj test, mamy negatywny. Musimy pokazać jakieś durne certyfikaty różne, nie? Wszystko jest git. A maseczkę trzeba dalej tu nosić. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Opowiedz ciekawostkę, bo to jest zajebista w opowiadaniu zajebistych ciekawostek. Kolejna ciekawostka, która nas spotkała w przeciągu ostatnich 2 minut jest taka, że pewnie nagrywałeś to, jak ja mówiłam coś, że ta pani stoi za tobą. Tak. Stała pani i pan, którzy się szturchali i mówili coś o Ajadzie. My się odwracamy, oni mówili, byliście rok temu w Ajadzie, wtedy kiedy my byliśmy. I oni teraz lecą też na Malediwy, przejdzie? No, tak przyszedł tym samym samolotem w tym samym czasie. Tak, po roku. I byli w tym samym hotelu rok temu. I ich gorzej nie znamy. Gorzej lecą teraz do tego hotelu, co my? Ja. Ej, jak tak będzie, to ja stawiam wszystkie pieniądze w totolotkę, nie? Postaw im drinka i daj spokój z tym totolotkiem. No właśnie, trzeba cały czas... A, dlatego wzięliśmy 1000 soczków. Maseczki można zjąć, będziemy pili cały czas. Co ty masz na nosie? Wyglądasz jak shop pracz. To chcesz wyglądać jak maseczka nosi pod nosem? Wyglądasz jak ziomek bez majtek. Z fiutkiem na masce. O, wychodzimy z takiego... No poczekalni, takiej też biznesowej chyba, albo domestic lotów. Ha? No, he's not, but your friend came for us. Yes, everything is good, yeah. Wychodzimy z takiego miejsca, na, o, jest nasz pan, w którym spędziliśmy ponad 2 godziny. Marytka oczywiście wszystko przespała, ale bardzo fajny, cały dzień, znaczy całą noc. To dobrze, kochani, cieszę się, spędziliśmy bardzo miło czas, śmierdzę jak nie wiem. Ej, słuchaj, jaki przypał, kochanie, powiem to. Zasnęło mi się, nie? Widziałam się. No i zasnęło mi się, no. Budzę się, bo ten pan po mnie przyszedł, nie? No. I jakie szczęście, że my siedzieliśmy w rogu i na końcu. Widzisz, nie? Nie, pała mi stała. Leżę sobie, ten gościu na ten, patrzę, coś mi tutaj, wiesz. Cześć. Ja się z tobą w tym samolocie. Siedź z tobą w samolocie. Nie, nie, no wiesz, taki poranny taki, powiedzmy. Ja. Byłby mały przypał, bo byśmy weszli gdzie indziej. Byśmy polecieli gdzie indziej. Ale no. Pan nas cofnął. My jesteśmy zaspani, spaliśmy sobie. Wszyscy spali się z pan. Czekamy teraz na samolot, który będzie nas... będziemy nim lecieć 55 minut. Samolot jest w cenie hotelu. Z Male, czyli ze stolicy, tu gdzie wysiadliśmy lecąc z Dubaju. Lecimy 55 minut. Po 55 minutach jest 15 minut łódki. Mam nadzieję, że to będzie 15 minut, bo kiedyś mówili 15 minut, a było chyba 50 i miałam prawie zawał. 2,5 godziny wtedy płynęliśmy. Właśnie, tak faktycznie, coś było tak długo. A z powrotem pamiętasz, jak szybciutko. No. Więc nie wiem, chyba oszczędzali na paliwie. Ale w podróży z Polski na Malediwy jest jedyne to złe, że jest tyle przystanków, że czujecie się gówno dosłownie. To gdybyście lądowali już na Male i to był koniec, to spoko. Tak, no. Ale tu jeszcze trzeba czekać i lecimy. No, 3 godziny czekaliśmy, później to. Jeszcze fajna opcja jest taka, że hotel dba o to, żeby na lotnisku stał pan z karteczką, nie imię i nazwisko, tylko wybrany hotel. Podchodzicie do pana, on wam zabiera walizki, zajmuje się całym transportem, dba o was, przychodzi do was na tym takim VIP-ie, w pokoiku VIP-a i tak dalej, więc zajebista opcja. I nawet paszporty wam oddaje do kontroli, że potem już od razu idziecie na samolot. Tak, właśnie tak. Hello. Lecim. Co? Lecim. Chodzimy, kochani. Pullman. Jesteśmy. Hey, hello. It's no problem, I can help you. Yeah, it's can, okay, yes? It's okay. You can take your handbag. You can take your handbag. Of course. Oh. And you can follow my bodyguard. So. Okay. Daniel and Marita. Yes. Okay, sir, thank you. Weszliśmy na łódkę, ale od kiedy wyszliśmy z lotniska, to musieliśmy trochę czekać na takim domku hotelowym, tak? No, powiedzmy. No, takie poczekalnia, taka z klimatyzacją, wodą i ładnie wyglądająca. Siedzimy na łódce i mamy płynąć 15 minut, ale ja w to nie wierzę. Pewnie będzie dłużej. I buja. Ale zapierdala.
Ja nagrywam sobie to. Ja nie wracam, bo ja załatwię sobie helikopter za wszystkie moje pieniądze, nie wracam. Ale to dzisiaj tak wieje. Nie wracam, pierdolę to, dupa. Depo z kół. Popsa. Hello, hello. Kochanie, chodź. Okej. Okay.